Ja wiem, proszę pani, Dominika. Co? Na pewno, proszę pani, dziś są imieniny Dominika. Właśnie zaprosił mnie na imprezę. Zapewne masz rację, mój drogi, ale mi chodzi o inne święto. Święto, które upamiętnia... Leśnie Dominika to Kaliksta. Leśnie? Owszem, na pewno ktoś ma ci imieniny, ale ja miałam na myśli Dzień Edukacji Narodowej, który... Dzień? Tylko dzień? Ale proszę pani, przecież ta, no, edukacja trwa przez cały rok szkolny. Niech pani go nie słucha. My wiemy, że dzisiaj jest Dzień Nauczyciela i że to na pamiątkę powstania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku obchodzimy dzisiejsze święto. Z tej okazji chcielibyśmy złożyć nam nasze najserdeczniejsze życzenia. Och, moi drodzy, naprawdę. Nie spodziewałam się, że będzie ciągle powiedzieć. Jak to? Przecież sama pani zaczęła. A tak, do tego, proszę już świętowania na dziś. Chodźmy do lekcji. Cierpiałem z wami. Chwileczkę. Czy mógłbyś nam przypomnieć autora i tytuł tego utworu? Proszę bardzo. Testament mój. Na czyj to wiesz? To jest ten, no, testament mój, to znaczy nie mój, to jest... jest to wiersz wielkiego poety czeskiego. Słowackiego. Wielkiego poety polskiego, słowackiego. Zaraz, proszę pani, to jak to jest? On jest polski czy słowacki? Juliusz Słowacki, testament mój. Juliusz Słowacki, testament mój. Żyłem z panem, płakałem, cierpiałem z panem. Nigdy nikt to szlachetny nie był obojętny. Dziś was rzucam i dalej idę w cień z duchami. A jak gdyby tu szczęście było, idę smętny. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kagany. Wam! A to co? Oświaty kagany. Dość już, proszę. Czy możesz mi wyjaśnić, co można znaczyć ten rekwizyt? No przecież poeta pisał kagańców. Tak, o kagańcu. Czyli na czego spłonący wewnątrz ogniem, które miało symbolizować szerzenie oświaty, krzewienie wiedzy. Ale ty niestety nie posiadasz tej wiedzy, jesteś wiele, szara, jedynka. A trzeba mi poprawić tę jedynkę? Tak, mam nadzieję, że to jest bardzo poważne.